Cześć. Kilka miesięcy używałem Instynkta 2 Solar, a od dłuższego czasu mam Fenixa 7 Solar. I po tym czasie postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat różnic między tymi zegarkami, czyli dokładnie Fenixem 7 i Instynktem 2 w wersji Solar. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowymi filmami i wspieracie rozwój kanału. Możemy zaczynać. To, co jako pierwsze rzuca się w oczy przy kontakcie z tymi zegarkami, to oczywiście wygląd i jakość ich wykonania, to znaczy tworzywa, z których są zrobione. W przypadku Instynkta 2 jest to tworzywo sztuczne, które stwarza moim zdaniem wrażenie miękkiego, nie że w dotyku, kiedy go ruszamy, tylko w sytuacjach spotkania na przykład z chropowatą ścianą. Na Instynkcie 2 te rysy, które po zderzeniach z takimi rzeczami powstają, są zdecydowanie głębsze i wyraźniejsze niż w przypadku Fenixa 7, którego koperta zrobiona jest ze stali nierdzewnej. Sprawia ma po prostu wrażenie zdecydowanie solidniejszego. Jeśli chodzi o wygląd, to różnica między zegarkami jest naprawdę duża i nie będę się w to też zagłębiał jakoś mocno, bo każdy z nich znajdzie swoich zwolenników. Na plus dla Instynkta moim zdaniem jest minimalistyczny, powiedziałbym militarny wygląd, co na pewno spodoba się fanom survivalu czy sportów taktycznych, a Fenix 7 wygląda na produkt premium z większym wyświetlaczem i większymi możliwościami. Skoro jestem już przy wyświetlaczu, to warto wspomnieć o tym, że Instynkt ma czarno-biały wyświetlacz o rozdzielczości 175x175 pikseli, a Fenix ma rozdzielczość 260x260 i kolorowy wyświetlacz. O ile w kwestii wymiarów różnica między tymi zegarkami to tylko 2 mm, to waga wypada już znacznie gorzej, powiedzmy, na niekorzyść dla Fenixa, bo jest on 27 gramów cięższy niż Instynkt. Paski w tych zegarkach są niemal identyczne, przy czym Instynkt 2 moim zdaniem mniej się ścierał. Nie było po na nim widocznych tak szybko zwykłych takich otarć od zapinania paska. Przejdźmy do rzeczy najważniejszej, czyli do różnic między funkcjami i od razu mówię, że moim zdaniem nie ma tutaj jakichś wielkich, mega różnic w funkcjach tych zegarków. Oferują one prawie to samo, ale są dwie kluczowe sprawy, które zaważyły u mnie na tym, że przesiadłem się z Instynkta 2 na właśnie Fenixa 7 Solar. Dwie główne różnice, które zauważymy przy użytkowaniu tych zegarków, to przede wszystkim mapy. Fenix 7 ma mapę, Instynkt nie ma map i to był główny czynnik, który wpłynął na moją decyzję o zmianie Instynkta na Fenixa. Mapy są mega przydatne, nawigacja na Fenixie jest prosta, wygodna, mapy są szczegółowe, a w Instynkcie po prostu ich nie mamy. Możemy tam korzystać z jakiejś uproszczonej formy nawigacji, ale no, bądźmy szczerzy, nie są to mapy. Druga rzecz to dotykowy ekran. Nie mówię, że klikanie na przyciskach w Garminach jest jakieś trudne, bo nie jest. Nawigacja tymi przyciskami jest naprawdę intuicyjna i wygodna, ale w czasach, kiedy mamy telefony, laptopy z ekranami dotykowymi, szukamy tego samego, tej samej wygody w zegarku i tutaj Fenix 7 nam to daje. Płatności zbliżeniowe są dużo łatwiejsze na Fenixie 7, bo wpisywanie PIN-u na dotykowym ekranie to jest banał, nie trzeba klikać naokoło. Tak samo nawigacja na mapach, no tutaj nie ma czego porównywać, bo Instynkt nie ma mapy, ale na przykład w porównaniu do Fenixa 6, Fenix 7 nawigację na mapach ma zdecydowanie łatwiejszą właśnie ze względu na ten ekran dotykowy. Powiedziałem Wam o dwóch głównych różnicach dla mnie w tych zegarkach, a teraz kolejne będą już takie bardziej kosmetyczne i zaczniemy sobie od czasu pracy na baterii. Instynkt oczywiście wytrzymuje dłużej na baterii, jednak Fenix 7 wytrzymuje dłużej, inaczej, Instynkt wytrzymuje dłużej w stanie takim spoczynku przy codziennym użytkowaniu, natomiast kiedy wykorzystujemy GPS, to Fenix trzyma dłużej i to jest różnica chyba 30 do 56 godzin, wyświetlę Wam to gdzieś. Także jeśli jesteście naprawdę aktywni i dużo chodzicie używając GPS-u, to Fenix wytrzyma Wam dłużej. Mimo to, że Instynkt jest po prostu w stanie pracować dłużej jako taki zwykły zegarek bez GPS-u.
Kolejną taką różnicą jest pojemność pamięci. Tutaj Fenix ma 16 giga, to z tej racji, że tu potrzebujemy miejsca na mapy i można też wgrywać muzykę. Instinct ma tam chyba 32 MB, no bo nie ma po prostu potrzeby. Nie da się też na niego wgrywać muzyki. Jedną różnicą jeszcze, którą ma Fenix, a nie ma Instinct, jest łączność przez Wi-Fi. Także może to być istotne dla kogoś w kwestii na przykład aktualizowania zegarka. Na Fenixie działa to po prostu szybciej, sprawniej. Mówiąc już o baterii, powiedzmy też coś o ładowaniu solarnym. W Instinctie 2 działa ono super, można spokojnie ładować zegarek ze słońca. Niestety w przypadku Fenixa 7 sprawa ma się inaczej, bo jest to raczej funkcja, która przedłuża życie w sensie takim, że spowalnia rozładowywanie baterii, ale nie liczyłbym na to, że naładujecie ten zegarek ze słońca, zostawiając go powiedzmy na parapecie. Moim zdaniem wynika to z tego, że po prostu Fenix jest bardziej zasobożerny, energożerny, mam to na myśli. Wyświetlacz jest większy, kolorowy. No a te instynkty wyglądają, już samym wyglądem sprawiają wrażenie czegoś energooszczędnego. Warte odnotowania jest to, że Fenix jako flagowy produkt Garmina często dostaje aktualizacje, które są obszerne i wprowadzają dużo nowych funkcji. Instinct również dostaje te aktualizacje, ale z tego co zaobserwowałem, nie zmieniają one tak dużo jak w przypadku Fenixa 7. Oba zegarki oferują mniej więcej te same aktywności. Oczywiście te aktywności, które wymagają kolorowego wyświetlacza czy map, no to na Instynkcie ich nie znajdziemy, ale to są różnice, które prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo nie liczyłem tego, prawdopodobnie można by było policzyć je na palcach jednej ręki. Właściwie to tyle. To są różnice, które ja zaobserwowałem używając te zegarki. Prawdopodobnie gdybym może uprawiał jakieś sporty ekstremalne czy jakieś inne specjalistyczne aktywności, to zaobserwowałbym coś więcej, ale nie widzę. No nie gram w golfa, a prawdopodobnie w przypadku golfa Fenix sprawdzi się lepiej, ale nie mogę wam tego powiedzieć, bo nie gram w golfa. Taki sam sprzęt można podpiąć do obydwu zegarków. W większości też na pewno znajdą się jakieś wyjątki, ale na przykład zewnętrzny czujnik temperatury czy pas HRM, do tego i do tego podepniecie. Jeśli uprawiacie takie podstawowe aktywności jak bieganie, trening siłowy czy piesze wędrówki, no to na pewno zaobserwujecie właśnie te różnice, o których ja mówię. Przy pieszych wędrówkach fajnie jest mieć w Fenixie mapy. Przy treningu siłowym niektórzy mogą też korzystać z wizualizacji ćwiczeń, czego no, na Instynkcie nie znajdziemy. No i co więcej, no, reszta danych jest bardzo podobna na obydwu zegarkach. Przy bieganiu mamy jeszcze wskaźnik staminy w Fenixie, no ale to są takie już szczegóły, które ja zerknąłem raz, może dwa, i w tej chwili praktycznie z ciekawości tylko na to patrzę, nie? To nie jest taki must have, że bez tego po prostu bym nie robił treningu czy cokolwiek, ale tak jak wcześniej mówiłem, mapy są już taką rzeczą, które po prostu przeważają te szale i warto wziąć pod uwagę tego Fenixa. Moim zdaniem Instinct 2 to jest po prostu okrojony Fenix 7 bez kolorowego wyświetlacza i z tego wynikają właśnie te różnice, o których ja dzisiaj wam opowiedziałem, czyli brak map i ten ekran dotykowy. To wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia. Jeśli wy zaobserwowaliście jakieś większe różnice, czy coś wyczytaliście, albo nawet mniejsze różnice, to dajcie znać w komentarzach, co tam wyłapaliście, żeby ludzie, którzy stoją przed wyborem, po prostu mogli się rozeznać w temacie. Dodatkowo zachęcam was do wspierania kanału, subskrybowania, włączania powiadomień i sprawdźcie też linki w opisie. Zazwyczaj staram się podrzucić link do każdego sprzętu, o którym mówię w danym filmie. To wszystko, co dla was dzisiaj miałem. Dzięki za to, że obejrzeliście ten film i do zobaczenia.